bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, nie tylko tym, którzy w nas wierzyli, ale także tym, którzy nie mieli w nas wiary. Naprawdę Resovia, naprawdę zrobiliśmy świetny wynik, ale ten świetny wynik był oparty przede wszystkim potencjałem zespołu. To nie jest tak, że my możemy zrobić mistrza Polski. Musimy mieć pewien potencjał. Ten potencjał był w zespole, wykorzystaliśmy go najlepiej, jak mogliśmy w najważniejszych meczach sezonu. Wielki szacunek dla zawodników, ale też pamiętajcie o jednej rzeczy. Wielki szacunek dla Marcina Ogonowskiego, Andrzeja Zachorskiego, Sergiusza Ruszela, Michała Dobola, Tomka Kozłowskiego. Ci ludzie, Wojtka Groszka, ci ludzie wykonali ogromną pracę. Szanujmy ich za to, ile wnieśli w ten zespół. Wiadomo, że jeżeli będziemy mieli potencjał, możemy myśleć o wynikach sportowych. Jeszcze raz dziękuję bez względu na to, kto w nas wierzył, kto w nie. Więcej wiary nam potrzeba, a naprawdę będzie nieźle. Dziękuję serdecznie wszystkim wam. Ja jeszcze tylko dodam Andrzeja Zachorskiego i Jacka Rusina.